Proszę Państwa, przede wszystkim bardzo jesteśmy zadowoleni z Panią Katarzyną, że mamy wspaniałą salę, bo to jest najważniejsza sala w tym zamku. Sala, która przecież związana jest z najważniejszymi wydarzeniami historii, głównie XVIII wieku. Po drugie, że mamy do czynienia z tutaj będziemy omawiać obraz, ale za chwilę będziemy mogli też obraz zobaczyć z bliska. Obraz, który jest naprawdę niezwykle starannie konserwowany. Ta konserwacja skończyła się w zeszłym roku i obraz został w Brukseli i został obraz przywieziony do Warszawy i oczywiście był wernisaż 2 grudnia zeszłego roku. I to, co chcemy Państwa, o czym chcemy powiedzieć, to jest niezwykle skomplikowane. Napisaliśmy sami wspólnie ponad 300 stron i bardzo bogaty zestaw ilustracji. Niemożliwe jest wręcz przekazanie tego wszystkiego, cośmy tu zgromadzili. Przy czym znowuż to nie jest krótka przygoda naukowa, tylko już od 2008 roku dzięki mojemu pobytowi w Paryżu mogłem zobaczyć ten obraz, który był przechowywany w specjalnym magazynie. Następnie oczywiście były prace nad tym obrazem. Dołączyła pani doktor do naszego jakby teamu i to trwało aż do tak naprawdę maja tego roku, zeszłego roku. Oczywiście mamy tutaj też dokumentację bardzo precyzyjną konserwacji. Ta konserwacja też ma ponad 200 stron. Jest oczywiście napisana w języku angielskim, tak jak i nasze studium. Ale o co tu najbardziej chodzi? Że to się nie da za jednym krótkim, że tak powiem, takim napisem, który niestety moim zdaniem ten obraz obniżył. Mianowicie w 1977 roku wyszedł tom Korpusu Rubensa, to było wydawane jeszcze parę lat wcześniej i po prostu napisano o tym obrazie, który będziemy dzisiaj omawiać, że jest to kopia według dzieła zachowanego w Muzeum Prado w Madrycie. To jest to, z czym się nie zgadzamy. Wydaje się nam, że to jest po prostu nieporozumienie. I to nieporozumienie wynika z pewnych po prostu działań dużego zespołu moich kolegów, których większość znałem, część już niestety zmarła, w Antwerpii i właśnie w ramach tego korpusu Rubenianum wydawano kolejne tomy i trwa to do dzisiaj. Oczywiście to chcę od razu powiedzieć, że tutaj mamy inną koncepcję i ta koncepcja wynika przede wszystkim właśnie z bardzo szczegółowego opisu obrazu i zestawianiu z innymi dziełami sztuki. I wreszcie ta konserwacja w tym bardzo ważnym ośrodku konserwatorskim w Brukseli, to jest Królewski Instytut Konserwacji, w takim skrócie niderlandzkim nazywa się KIK. No, KIK znaczy w Polsce inne znaczenia, ale tam ma oczywiście właśnie takie, a nie inne. I ta konserwacja trwa długo, bo też pandemia zatrzymała tą konserwację. Także to jest taki wstęp
A teraz chcielibyśmy przejść do po prostu tego, co chcemy dzisiaj Państwu zaprezentować. Jeżeli patrzą Państwo na któryś z ekranów, czy po prawej stronie, czy po lewej, to chciałbym na to zwrócić uwagę, że jest to obraz, który pokazuje królową bez korony, ale w tle są po prostu lilie, które mają wielką symbolikę, tak jak dla nas orzeł, tak lilie dla Francuzów przez długie stulecia były bardzo znaczące. To był jednocześnie ród, a z drugiej strony miało to znaczenie właśnie państwa francuskiego. I wreszcie, co jest też niezwykłe, że ten obraz, który Państwo zobaczą, czy już widzieli tutaj obok nas przecież, to chciałem zwrócić uwagę, że ten obraz jest bardzo dobrze, starannie przygotowany do oglądania. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest idealnie zachowana rama. Ta rama była dosyć zniszczona. Myśmy ten obraz widzieli właśnie, jeszcze ta rama była zniszczona, a obraz był zmieniona kolorystyka z powodu ściemnienia werniksu i różnych drobnych uszkodzeń. Ale w gruncie rzeczy ten obraz jest bardzo dobrze zachowany. I teraz proszę zwrócić uwagę, co właściwie królowa robi. Po pierwsze, wcale nie patrzy na nas. Ona patrzy troszkę w inną stronę, prawda? Nie bezpośrednio na nas. Po drugie, bardzo chce pokazać ręce. Eleganckie, piękne, długie palce, bardzo wyrafinowane formy tego wszystkiego, co otacza właśnie to, co otacza piersi, te elementy, które są przy tych rękach. I wreszcie bardzo starannie też jest przygotowana jej po prostu tutaj forma tych włosów. Bardzo delikatnie to wszystko jest narysowane i namalowane. I wreszcie jest tło architektoniczne. Tutaj jest problem, kto te tło architektoniczne wykonał, kiedy to było wykonane, bo to, że w Luwrze, to wiemy z dużą pewnością, że królowa w latach 20. XVII wieku mieszkała właśnie w takiej części, to się nazywało, że był taki zimny, na okres zimy i na okres ciepłego okresu letniego. Oczywiście wyjeżdżała też do innych rezydencji, ale tutaj jak gdyby chcę powiedzieć o tym, właśnie o tej strukturze. I prawdopodobnie to jest forma właśnie tego zimowego obrazu. Dlaczego zimowego? Dlatego, że mamy do czynienia z przepiękną taką mufką, którą ona trzyma prawą ręką, prawda? Na niej trzyma, żeby ta mufka nie spadła. To są najpiękniejsze włosy, jakie możemy zobaczyć, najdroższe po prostu formy skór, które tutaj Państwo widzą, oczywiście przywiezione z Rosji, to jest tutaj, nie ma wątpliwości. I co jest jeszcze bardzo ważnego, że w gruncie rzeczy to nie jest miejsce jakby oficjalne, ale jest mimo wszystko rodzaj tronu i ten błękit i te z tyłu, prawda, i te elementy złote, tutaj tych po prostu form lilii. I wreszcie przedziwna struktura, taka architektoniczna, i to z dwoma postaciami. To jest przecież właśnie, to czasami się pisano, że to jest właśnie miejsce z tymi formami rzeźb takich stojących. Tutaj tych rzeźb nie ma, to jest taka małe postacie są. I to zupełnie widzimy, że to wygląda trochę inaczej. To jest część wykonana w drewnie. Oczywiście to nie jest jakiś byle jaki, ale w drewnie. I wreszcie zagląda do tego wnętrza takie światło okna. Takie widać tutaj tą błękitność, prawda? To jest taki mały element. Jeden naprawdę z najpiękniejszych portretów barokowych, jaki namalował Rubens. Od strony jakości artystycznej, od strony kompozycji i od strony psychologicznej.
Bo jeżeli zestawiamy z innymi obrazami Rubensa, tej samej właśnie królowej, to jednak to zachowanie, ten stan psychiczny królowej jest zupełnie inny. I teraz musimy wrócić do najważniejszych elementów jej życia, to znaczy do tej historii jej życia. To jest bardzo skomplikowane. 1601 urodziła się w Hiszpanii, nawet nie na dworze, nie w Madrycie, tylko w zupełnie innej miejscowości. I w gruncie rzeczy jako kilkunastolatka została po prostu najpierw narzeczoną, a potem po wymianie księżniczek, to też bardzo skomplikowana polityczna sprawa, mianowicie król Hiszpanii miał się ożenić z francuską, a król Hiszpanii przyszły, Ludwik XIII, miał się ożenić właśnie z Anną Austriaczką. Czyli wymiana na granicy Hiszpanii i Francji. To nie pierwszy raz to się tak działo, ale w każdym razie o tym chcę tutaj wspomnieć. I wreszcie ta dziewczyna 14-letnia zostaje królową. I wchodzi w inny świat językowy, wchodzi w inny świat zachowania się, prawda, kultury codziennej. I wreszcie zaczynają się wielkie problemy, dlatego że to małżeństwo jest nieudane od strony po prostu związku między mężczyzną a kobietą. To są przecież dzieci 14-15-letnie. I to nieudane małżeństwo trwa bardzo długo, bo aż do 1638 roku. Urodzi się najpierw Ludwik XIV, potem jego brat. Ale proszę na to zwrócić uwagę, że setki problemów z królową polegały na tym, że skoro nie ma dzieci, to trzeba ją odesłać do Madrytu. To w ogóle wszystko musi się zmienić, prawda? Jeżeli nawet umiera król Ludwik XIII, to znowuż jest problem, kto ma być jej mężem, prawda? Kto ma być jak gdyby królem. Tu znowuż jeden z braci Ludwika XIII, młodszy, też tak samo tutaj miał być mężem właśnie. I to jest, do tego jeszcze dochodzą różne, oczywiście mniejsze lub mniej ważne, po prostu różne sytuacje, można by powiedzieć, amory królowej z różnymi osobami. Więc to jest. I teraz na to spoglądając, można by powiedzieć w ten sposób, że to jest próba przez Rubensa namalowania obrazu wcale nie dla królowej, tylko dla osoby, która była dla niej bardzo ważna. Czyli to nie jest portret, jej portret, tylko to jest portret dla kogoś, księcia Buckingham, który po prostu szaleje dla niej. I oczywiście o tym jeszcze będziemy mówić. Czyli jest to niezwykły portret namalowany przez Rubensa w bardzo krótkim okresie czasu, w maju, od mniej więcej może nawet wcześniej, ale prawdopodobnie maj, czerwiec 1620 tutaj roku 5. Dlaczego to jest takie ważne? Bo przyjeżdża w 625 do Paryża grupa dyplomatów angielskich, żeby odebrać kandydatkę na zaślubiny z Karolem I Stuartem. I to jest znowuż siostra Ludwika XIII. I ta siostra ma wyjechać z kraju i oczywiście przejechać przez Canal la Manche. No i co się okazuje, że ma w tym orszaku oczywiście jechać królowa i ostatecznie nie dojeżdża, musi wrócić, jest rozkaz króla, żeby wróciła natychmiast do Paryża. I to są już te właśnie trudne momenty w jej życiu i ten obraz jest takim symbolem tej jakiejś relacji. Trudno nam powiedzieć, bo przecież to wszystko jest opisywane po czasie, ale w każdym razie ten jakieś związki uczuciowe między królową a tym Anglikiem były bardzo, bardzo tutaj mocne.
I w związku z tym, jak gdyby trzeba zobaczyć to od różnych stron, to znaczy od strony artystycznej, od strony historycznej, od strony no, uczuciowej również, to chyba się nie da tego pominąć. I właśnie tutaj jest, to jest jak gdyby sam wstęp, który tutaj Państwo usłyszeli. No i teraz przechodzimy do tych drobnych, ważnych bardzo elementów, które w ciągu tych szeregu lat zdołaliśmy zobaczyć i odkryć, i te porównania teraz będą bardzo szczegółowe. Dobry wieczór Państwu. Może ja się przedstawię, nie tyle z nazwiska, bo już Państwo słyszeli. Przyjechałam tu z Londynu, gdzie mieszkam od ponad 30 lat. I tak się złożyło, że robiłam doktorat u profesora wiele, wiele lat temu. No i pojawił się ten wspaniały obraz Rubensa, który ma związek z Anglią. Więc ja byłam dobrą osobą, która, aby się tym zająć, ponieważ byłam na miejscu, byłam w bibliotekach, miałam dostęp do wielu dokumentów. Głównie jednak dzisiaj zajmę się nie stroną historyczną, a stroną wizualną portretu, porównując go do portretów z Prado, który jest drugą, jak gdyby wcześniejszą wersją. Także zaczniemy właśnie, widzimy na ekranie około 1622 rok, a ten portret z kolekcji Mowbray, bo tutaj profesor nie powiedział, że on był w kolekcji, w wspaniałej kolekcji księcia Mowbray w pałacu Blenheim, który odwiedziłam zresztą i kontaktowałam się z pracownikami tego pałacu. W każdym razie, według katalogu Corpus Rubenianum z 1977 roku, o którym mówił profesor, ten mniejszy portret, on jest znacznie mniejszy, o 30 cm mniej więcej na wysokość, Anny Austriaczki Rubensa, jest uważany za pierwszą wersję portretu oraz wzór dla portretu z kolekcji Mowbray. Ja będę mówiła cały czas o tym portrecie, naszym portrecie, który tutaj Państwo widzicie w muzeum, jako portret Mowbray, ponieważ pochodzi z tej kolekcji, gdzie był przez 200 lat, od 1700 roku do 1900 roku. Był to znany obraz, słynny obraz, jeden z najlepszych w kolekcji. W każdym razie, wracając do tej drugiej wersji, do właściwie pierwszej wersji portretu, postać królowej jest tej samej skali, ale draperia w tle jest mniej okazała, a sceneria mniej przestronna, w tym architektura. Obraz Mowbray został poszerzony ze wszystkich stron przez doszycie pasów płótna. Jeszcze go pokażę drugi raz, żeby zobaczyć. Widzicie Państwo, że jest więcej przestrzeni dookoła Anny Austriaczki. Więc jak wykazano właśnie w tej, niedawno odkryto to w Królewskim Instytucie Dziedzictwa Narodowego w Brukseli, gdzie obraz był odrestaurowany i badany w latach 2019-2021, odkryto, że został powiększony z wszystkich stron przez doszycie płótna, pasów płótna. Teraz zobaczymy sobie porównanie, jak to wygląda mniej więcej w skali 1 do 1. Obraz Mowbray po lewej stronie, obraz Prado po prawej stronie. Dużo zajmuję się w ogóle atrybucjami i to jest moja, że tak powiem, dziedzina i tym się zajmuję od 25 lat. Pracuję ostatnio na zdjęciach wysokiej rozdzielczości. Wersja z Mowbray jest bardziej majestatyczna, odznacza się bardzo wysoką jakością wykonania, twarzy szczególnie i rąk, harmonią, subtelnością i dostojeństwem w ujęciu postaci królowej. Bardziej przestronne tło, tak z punktu widzenia malarza czy krytyka, bardziej przestronne tło stwarza jeszcze lepsze otoczenie dla wspaniałej, jasnej cery królowej, półprzezroczystego kołnierza i tych pięknie wyeksponowanych rąk na tle czarnej sukni dla większego efektu. Teraz jeszcze powiem parę słów o tym portrecie z Prado, ponieważ on jest bardzo ważny. Został prawdopodobnie zakupiony przez króla Hiszpanii Filipa IV ze spuścizny Rubensa w 1640 roku.
Po raz pierwszy był wymieniony w inwentarzu Walka Zarw w 1666 roku wraz z niedokończonym portretem Marii Medycejskiej, który widzimy na górze po lewej stronie. Obecnie również Prado, ale co ciekawe, w 1666 roku nie było autorstwa Rubensa. Dopiero w 1686 roku opisano ten portret w Prado jako namalowany ręką Rubensa. W następnych katalogach kolekcji Prado w 1918 roku autor Pedro Berocchi uznał jednak, że tylko twarz i ręce były namalowane przez Rubensa, a reszta była tylko przez niego retuszowana. W następnym katalogu jeszcze, 1919 roku, stwierdzono po raz pierwszy, że został zidentyfikowany jako Anna Austriaczka przez niemieckiego badacza Karla Justi, który jest dosyć ciekawą postacią, gdyż był to wielki znawca i on uważał, że portret w Prado jest kopią, a portret Marlborough, czyli nasz portret, jest oryginałem. Autorzy katalogu jednak no nie chcieli się z tym zgodzić, to nie było im oczywiście na rękę, ponieważ to był ich obraz. A inny badacz, Adolf Rosenberg, uznał ten portret z Prado za oryginał. I wtedy autorzy katalogu ustalili, że obraz Marlborough, wtedy w kolekcji Pierpont Morgana w Londynie, milionera amerykańskiego, jest repliką, zapewne autorską. I ta właściwie ta idea, że to jest replika, później była w 1972 roku, także opisano go jako replikę w domyśle autorską. W 1975 mniej udaną repliką, więc tak jak gdyby były wahania. W każdym razie chciałam tylko powiedzieć, że obraz Prado nie był od zawsze uznawany za oryginalne dzieło Rubensa, a w tej chwili jest. Także to się wahało na przestrzeni lat. Co jest bardzo ciekawe, że nie ma wątpliwości, że twarz na obrazie Marlborough jest absolutnie wspaniale namalowana, niezwykle subtelnymi pociągnięciami pędzla. Emanuje ciepłem, łagodnością, dostojeństwem. Tu jeszcze pokażę może Państwu całość tego. A także właśnie tutaj widzimy pewne uwodzicielskie wdzięk i taki jak gdyby ukryty uśmiech, cień uśmiechu, którego nie ma w Prado. Tak jakby królowa na tym portrecie z Prado była w innym nastroju, czy nawet może w innym okresie życia, ponieważ tak jak mówimy, my datujemy ten obraz na 1625 rok, a ten z Prado jest datowany na 1622 rok. Wyraz twarzy w Prado jest bardziej nieufny, poważny, ale rysy twarzy na obu tych portretach są pięknie, bardzo delikatnie malowane i subtelnie namalowane. Ciekawe jest też, że oczy na przykład na portrecie Marlborough są szaro-niebieskie, a na portrecie z Prado są bardziej zielonkawe i takie bez koloru. Także jak gdyby tutaj są też... Na portrecie z Marlborough jest pewna gra, powiedziałam, gra malarska pomiędzy błękitem oczu, który się odzywa się w baldachimie, w tle, a tego nie ma w Prado, ponieważ oczy no, nie są błękitne. Są bardzo porównywalnie namalowane, jak chodzi o delikatność i pociągnięcie pędzla równie dobrej jakości. Jakościowo absolutnie jest porównywalny z tym z Prado, zwłaszcza w partiach karnacji. Delikatne usta, różowe usta, dość duży nos, bo królowa miała dosyć duży nos. Szkicowo zarysowane jasne brwi, które widzimy tutaj z pojedynczymi włoskami, są wykonane absolutnie mistrzowsko. Tak samo jest subtelne oddanie właśnie w kolorze szaro-niebiesko-zielonych oczu z niebieskawymi gałkami ocznymi, ciemnoszare rzęsy u góry, a brązowo-czerwonawe u dołu, takie typowe właśnie dla Rubensa, subtelne elementy, które są zbyt wyrafinowane jak na replikę warsztatową. Tutaj widzimy też mistrzowską gradację opalizujących barw karnacji w perłach, w twarzy, w szyi. Aha, kolczyk z perłą, więc spójrzmy na porównanie kolczyka z perłą.
Po lewej stronie mamy kolczyk Mobro, po prawej Prado. Zawsze tak będzie. Po lewej Mobro, po prawej Prado. Więc kolczyk z perłą jest mniejszy, bardziej podłużny i bardziej realistyczny. Włącznie z lepiej widocznym złotym zapięciem. Lepiej widoczna jest również mała czarna kokardka. Przy wiązaniu tych pereł jest taka mała czarna kokardka i ona jest lepiej widoczna na obrazie Mobro. Przeczy to wszystko. Aha, i jeszcze na przykład lewy policzek ma delikatny rumieniec i różowawy kontur ucha, które są dużo mniej zauważalne w Prado. Przeczy to wszystko tezie, że wersja Mobro była repliką warsztatową obrazu z Prado, ponieważ jest tu więcej elementów niż na obrazie z Prado. Teraz spójrzmy sobie właśnie na biżuterię, porównanie dolnej części twarzy dekoltu. Na zdjęciu rentgenowskim, które jest poniżej portretu Mobro, widoczne jest pentimento. Jak wiemy, pentimento, czyli zmiana autorska, jest to na ogół, a właściwie z reguły, oznacza, że chodzi tu o oryginał, a nie kopię, gdyż jest to zmiana, która zostaje dokonana w trakcie malowania. Jaka była ta zmiana? Więc perły zostały powiększone i skrócone. Czyli ten, jak gdyby, naszyjnik w wersji w Prado jest trochę dłuższy i ma mniejsze perły, a ten jest krótszy i ma większe perły. I te zmiany właśnie, które widzimy w trakcie malowania, to było tak, że najpierw była tak jakby według wersji Prado malowane, a później malarz, czyli Rubens w tym przypadku, zmienił, skorygował to i zmienił kształt i zmienił ilość pereł na przykład. Tak samo jest pentimento. Jak wiemy, pentimenti oznaczają oryginał. Więc po lewej stronie jak zwykle Mobro, wersja z kolekcji angielskiej, po prawej stronie wersja z Prado. Jak widzimy, włosy są troszeczkę inaczej malowane, ale równie subtelnie, równie pięknie i harmonijnie, z dużą wrażliwością i spontaniczną pracą pędzla, a nie są skopiowane. Poza tym są pewne różnice. Teraz sprawa ręki, lewej ręki królowej. Więc to jest właśnie najważniejsza różnica pomiędzy tymi dwoma portretami, że lewa ręka królowej jest bardzo się różni. Po lewej stronie mamy Mobro, po prawej Prado. Na portrecie z Prado lewa ręka modelki jest zdecydowanie mniej dostojnie wyeksponowana i ma dość niezręcznie wygięty nadgarstek. Na co zwrócił już uwagę na przykład dawny kurator Metropolitan Museum w Nowym Jorku, Harry Well. W Prado jak gdyby ręka jest mniej udana pod względem anatomicznym, podczas gdy ta z wersji angielskiej jest piękna, jest realistyczna, elegancka, aż po subtelne różowe akcenty i dołeczki. Z historycznych opisów królowej wiemy, że dłonie i ramiona Anny Austriaczki były uważane za niemalże najpiękniejsze w Europie. I wydaje nam się, że ręka na portrecie Mobro lepiej pasuje do tego opisu. Należałoby sobie zadać pytanie, dlaczego, skąd taka różnica między dwoma niemal identycznymi portretami Anny Austriaczki Rubensa? Jak ustalono w Instytucie Kirpa, teraz cytuję, główna modyfikacja kompozycyjna na portrecie Mobro dotyczy lewej ręki, której położenie zostało zmienione w trakcie malowania. Pierwszy projekt ręki, widoczny na zdjęciu rentgenowskim, to jeszcze pokażę zdjęcie rentgenowskie, jest bardzo podobny do analogicznej ręki w wersji z Prado. Następnie dłoń była stopniowo modyfikowana, aby nadać jej bardziej wydłużony kształt. Więc te zmiany również można nazwać pentimenti. I znowu oznaczają oryginał, nie kopię. Teraz ważne jest ustalenie, jak faktycznie wyglądała lewa ręka królowej Anny Austriaczki. Tutaj mamy portret pędzla Charles Beaubrun z około 1659 roku. Tu królowa jest już starsza, mniej piękna. Był to francuski malarz działający w Paryżu i wykonał wiele portretów panujących francuskich królowych z żywego modela. To jest ciekawe. Więc lewa
Więc malował ją najprawdopodobniej z żywego modela. I teraz spójrzmy, porównajmy te ręce, że lewa dłoń Anny jest na tym portrecie bardzo podobna do tej z wersji Mobro, a nie z Prado. Nawet są te takie różowe dołeczki, pewna taka pulchnąć tej ręki, bardzo piękne palce. Co wskazuje, że analizowany portret z kolekcji Mobro był malowany z żywego modela. Bo skąd kopista mógł wiedzieć, jak naprawdę wyglądała jej lewa ręka, jeżeli malował to z portretu z Prado. Więc koronki są malowane bardziej płynnie i powiedzmy spontanicznie w Prado, a tutaj są za to bardziej delikatne i precyzyjne, jak również przezroczyste. Zapewne wykonane były przez warsztat Rubensa, jak to zwykle bywało. Teraz tak, ponieważ obraz jest większy, znacznie większy, mamy więcej błękitu nieba. Po lewej stronie wersja mniej więcej 1:1, wersja Mobro. Proszę zauważyć, że jest po lewej stronie niebo widoczne, tutaj nie, w Prado nie. Ta kotara jest dużo większa i bardziej niebieska, bardziej realistyczna i trójwymiarowa także. No i mamy jeszcze dodatkową postać męską po lewej stronie, które właśnie to są rodzaj hermy czy kariatydy rzeźbionej, której nie ma w wersji z Prado, o czym za chwilę. To jest właśnie dosyć intrygująca historia, ale jeszcze porównamy sobie tło, żeby pokazać, że w wersji angielskiej mamy bardziej precyzyjne i bardziej zgrabne wykonanie, a w wersji z Prado bardziej zamazane, mniej wyraźne, no można powiedzieć bardziej spontaniczne, ale z drugiej strony mniej, dosyć niezgrabnie namalowane i w sposób taki bardziej szkicowy. I tutaj też na przykład widzimy dół, mówkę i dół sukni. W wersji angielskiej, Mobro po lewej, widać dużo więcej różu i więcej w tym, w takim, jak gdyby, w tej części boazerii, która bardzo ładnie współgra z różowymi ustami królowej na portrecie. Tej gry nie ma w Prado, tak samo jak nie było gry oczu, koloru oczu w Prado, nie są niebieskie i z baldachimem. Więc to jak gdyby jest to jeszcze bardziej subtelniejsze i bardziej zaawansowany ten portret. Następnie porównamy lilię za głową królowej. No cóż, na górze mamy Mobro, na dole mamy Prado i znowu powiedziałabym, że są bardziej zgrabne i bardziej kształtnie namalowane niż te w Prado, które są dosyć niezgrabne. Ale bardzo trudno jest robić porównania jakościowe tła, ponieważ tło właśnie w tym obrazie Mobro zostało mocno zmyte w przeszłości. Suknia dosyć też została zmyta i przemalowana, więc trudno robić tutaj jakieś tam porównania takie bardziej jakościowe. Ale co najważniejsze, że tło na portrecie Mobro posiada elementy, których nie ma w wersji z Prado. I widzimy teraz tą postać męską i kobiecą, a na dole wersji Prado. W wersji z Prado jest tylko właściwie kawałeczek tej postaci zaznaczonej, ale jak wiemy z wymiarów, ze starych inwentarzy, obraz nie został obcięty. Także jak gdyby ta postać nie była jakoś planowana tutaj. A tu mamy wyraźnie postać męską i damską. I tak, i ta postać niby kariatydy, jest to żywa kobieta, która ma oczy, patrzy się w bok, w przeciwieństwie do tej z Prado, która jest dużo bardziej posągowa. Jakie znaczenie mogły mieć te dwie postacie na portrecie Anny Austriaczki namalowanym przez Rubensa w 1325 roku? No i właśnie tu wracamy do tego, co mówił profesor, że postacie związane z Anną Austriaczką w 1325 roku, które pierwsze przychodzą na myśl, to, jeszcze może pokażę te postacie, to George Villiers, pierwszy książę Buckingham, który poznał królową właśnie wtedy, w tym roku, oraz jej francuska dwórka i powiernica Marie de Rohan, księżna de Chevreuse, zwana Madame de Chevreuse.
Obecność jej podobizny w tle portretu namalowanego przez Rubensa w 1925 roku można by właśnie wytłumaczyć tym, że była ona zamieszana w rzekomy romans księcia z królową. I tutaj porównamy sobie teraz bardzo ciekawy szkic olejny Rubensa do portretu konnego księcia Buckingham, wykonanego właśnie w tym roku, w 1625, to jest po lewej, w porównaniu z tą postacią tego mężczyzny. I oczywiście jest to pewne zawoalowane podobieństwo, ale pomimo starszego wieku postaci na tym posągu, widzimy podobny prosty nos z dużym, okrągłym nozdrzem i takim ostrym czubkiem nosa, białym blikiem na tym nosie oraz usta z wydatną górną wargą. One trochę w konserwacji zostały to trochę zmyte, ale przedtem te usta były naprawdę bardziej jeszcze podobne. Czy faktycznie jest to aluzja do postaci księcia? No jest to pewna tajemnica, ale możemy wykazać, że postać na posągu, ta żeńska postać, jest to na pewno Madame de Chevreuse. Tutaj mamy jej rycinę, wykonaną przez Charles Davida według obrazu olejnego Ferdynanda L. z Biblioteki Nationale w Paryżu. L. był nadwornym malarzem portretowym króla Ludwika XIII, czyli męża Anny Austriaczki. Mógł więc malować Madame de Chevreuse na żywo. I teraz porównajmy sobie właśnie tą Hermę, postać i twarz, z tą ryciną Madame de Chevreuse. No, ma tak, krótkie, kręcone włosy, prosty nos o dosyć ostrym czubku właśnie, zaczątki jakby podwójnego podbródka i usta bardzo charakterystyczne z mocno wygiętą górną wargą. Taki ma uśmieszek na twarzy, który tutaj też jest widoczny. Oczywiście jest to rycina, ale udało mi się odnaleźć we Francji, w domu, w pałacu właściwie, Château de Dampierre we Francji, zupełnie nieznany obraz, mało opublikowany, który jak się okazało przedstawia właśnie Madame de Chevreuse, bo to był jej pałac. I on wisi na bardzo wysoko, udało mi się wydobyć zdjęcie właśnie tego portretu z tego pałacu Dampierre. Jest bardzo wysoko przymocowane do boazerii, przypisywany znowu temu samemu artyście, Louis L., starszemu i jego warsztatowi. No i teraz zobaczmy zbliżenie. Proszę zobaczyć, zbliżenie twarzy z tego portretu. No i znowu widzimy właśnie taki nos, dosyć prosty, o ostrym zakończeniu, usta, podobne jak na rycinie i podobne jak w tej kariatydzie. I migdałowe oczy, takie bardzo podłużne, bardziej podłużne i dosyć okrągła twarz. W każdym razie, jeżeli te dwa posągi to rzeczywiście bohaterowie romansu królowej księcia Buckingham, to faktycznie jest to druga wersja portretu królowej, datowana na 1625 rok, kiedy Madame de Chevreuse spotkała Rubensa po raz pierwszy, a on powrócił do Paryża z płótnami do cyklu Marii Medycejskiej dla Pałacu Luksemburskiego. Teraz pytanie, czy są w ogóle jakieś ślady takiego portretu? Okazuje się, że tak. Jak poszukaliśmy, to okazuje się, że niektóre źródła historyczne podają, że Madame de Chevreuse faktycznie poprosiła Rubensa o replikę portretu Anny Austriaczki dla księcia Buckingham, kiedy spotkali się w Paryżu. Więc miał być taką drugą, sekretną wersją, namalowaną dla księcia Buckingham na prośbę Madame de Chevreuse w zamian za jakieś tam sprawy polityczne, które ona mu tam ułatwiła. Według nas istniał na pewno jakiś rysunek przygotowawczy do tego portretu Anny Austriaczki z 1625 roku, który niestety zaginął. Ale zobaczymy, dlaczego właśnie myślimy, że był taki rysunek. To jeszcze za chwilę następna intrygująca sprawa. A tutaj mamy inny obraz z Londynu, dobrze mi znany. Jest to obraz, tak zwany niedokończony obraz Rubensa, zdecydowanie Rubensa, nie ma wątpliwości, który wisi w kolekcji w Dulwich Picture Gallery w Londynie. Jest datowany na ten sam rok, 1625.
Dawniej był błędnie identyfikowany jako żona księcia Buckingham. Jesteśmy w stanie pokazać, najpierw pokażmy może podobieństwo w sposobie malowania, bo oczywiście nie chodzi tu, że te dwie postacie są podobne, bo to jedna jest Anna Austriaczka, to jest właśnie, jak pokażemy, Madame de Chevreuse, dotąd niezidentyfikowana, ale sposób pokazania twarzy, kolczyk, perły, kąt twarzy, wszystko jest uśmieszek taki właśnie, jakby to wszystko jest bardzo podobne. Proszę na przykład spojrzeć na wykonanie kolczyka i pereł. Po lewej stronie Mowbray, po prawej stronie portret Zdalecz. Teraz porównajmy teraz wszystkie postacie Madame de Chevreuse. Po lewej stronie Dalecz, po prawej Rycina oczywiście i na dole z Château de Dampierre. Widać, że jest to ta sama osoba. Czyli mamy tutaj portret namalowany przez Rubensa w 1625 roku w Paryżu. Więc jest bardzo prawdopodobne, że ten niedokończony portret damy z francuskiego dworu po lewej stronie, czyli Madame de Chevreuse, był właśnie wykonany w tym samym czasie, co portret Mowbray, bo one są tak w sposób do siebie podobne w sposobie malowania. I mógł być na nim nawet wzorowany. Być może na życzenie Madame de Chevreuse, która była dwórką królowej, która po prostu być może chciała mieć podobny portret jak jej pani. Oczywiście on bez wątpienia przedstawia. W tej chwili jest to zupełnie sprawa nowa, nikt o tym nie wie jeszcze, nigdy tego nie publikowałam, ale po znalezieniu tego portretu Dampierre nie mam wątpliwości. Teraz przejdźmy dalej, bo mamy jeszcze inny dowód. Zupełnie też nowe i niepublikowane porównania z rysunkami, z rysunkiem Rubensa konkretnie. Jest to rysunek, przedstawia księcia Buckingham, wykonany w tym samym roku, 1625. Znajduje się w Albertinie, w Wiedniu. Według nas jest uderzająco podobny do portretu Mowbray. Proszę spojrzeć na... Może po kolei będę. Na ujęcie twarzy. Znaczy to jest prawa strona królowej i prawa strona księcia. No niemalże jakby ta sama postać, mimo że to jest męska, a to jest żeńska. Graficzne wykonanie oczu, mimo że to jest rysunek, a to jest obraz olejny. Jednak widzimy, wyczuwamy tę samą rękę, te same pociągnięcia. Owszem, tu pociągnięcia pędzlem, a tu pociągnięcia kredą, czarną kredą. Proszę spojrzeć na wykonanie nosa. No, to wygląda praktycznie jak taki sam nos. To jeden nos jest to nos królowa, a to jest nos księcia. Widać, że jest to bardzo bliskie. Tutaj mamy oczy, wykonanie oczu. Widzimy tę samą rękę artysty po prostu, tą samą rękę graficzne, linearne, jak gdyby takie oddanie oczu i brwi. Na tych obu portretach, które jakby się łączą. A teraz proszę jeszcze spojrzeć na wykonanie włosów. Po lewej Mowbray, po prawej włosy Buckinghama. No znowu ten sam ruch, ten sam gest artysty. Jedne malowane, drugie rysowane. Dla nas jest to po prostu, są tak uderzające te podobieństwa, że wskazuje to, że było to wykonane. Prawdopodobnie był rysunek, taki sam rysunek jak rysunek Buckinghama, rysunek twarzy królowej wykonany w tym samym okresie. I dlatego jest tak ogromne podobieństwo. Teraz pokażę jeszcze kilka, jeszcze inny rysunek. Tutaj mamy też 1623 rok, troszeczkę wcześniej, około. To jest również rysunek Rubensa, córka Rubensa, Clara Serena. Pokazuje to ze względu na znowu bardzo graficzne wykonanie. I te oczy, jak spojrzymy, to na portrecie Mowbray, czy w rysunku, wykazują duże podobieństwa. Proszę sobie spojrzeć, tak. Tutaj jeszcze możemy pokazać jeszcze jedno porównanie, bardzo ciekawe. Oczywiście to
No nie oddaję w takiej wielkości, jakby to było w pionie, to by było lepiej, no ale trudno. W każdym razie widać ten gest, prawda, na przykład we włosach, te pociągnięcia pędzlem, a tutaj ten rysunek tą kredą. Ten gest Rubensa jest tak podobny, zaskakująco podobny. Następnie przechodzimy do części takiej bardziej historycznej, która też jest właściwie problemem atrybucyjnym, dlatego że to są dodatkowe dowody na to, że portret Mobro, właśnie portret Mobro był najważniejszy, nie portret w Prado. A dlaczego? Mamy 4 historyczne kopie tego portretu. Pokażemy i też dotąd te 4 kopie, mówimy o rycinie, rysunku i 2 portretach olejnych Anny Austriaczki, dotąd były zawsze wiązane z portretem z Prado. A jak odkryliśmy, one odnoszą się do portretu Mobro, co jest absolutną nowością. Więc tutaj mamy pierwszy dowód. Jest to rycina, około 1650, więc trochę 10 lat po śmierci Rubensa. Już George Scharf, to był dyrektor National Gallery w Londynie i on zrobił spis obrazów Pałacu Blenheim. Opisał po prostu wszystkie te obrazy Rubensa przede wszystkim, bo tam było 25 wspaniałych arcydzieł Rubensa w tej kolekcji. I on napisał, że absolutnie jest to ta rycina zrobiona według obrazu Mobro. I nie mylił się. Dotąd jednak uważano, że tak nie jest. Obecnie kojarzą to z portretem z Prado. Ale on miał rację, co możemy udowodnić wizualnie. No i teraz zrobimy porównanie. Proszę bardzo. Po lewej stronie mamy, od góry mamy obraz Mobro, rycina. Więc widzimy jednak podobieństwa. Mamy tak, bardziej podłużny kolczyk, podobne pukle włosów, nos i nozdrza oraz podobny wyraz twarzy. Jak chodzi o oczy, one są bardziej takie wyolbrzymione, ale ta rycina została wykonana, zaraz chwilę powiem, wykonana według rysunku Southmana i te wszystkie jego ryciny właśnie, bo tam on rytował wiele królowych i królów, mają takie właśnie przesadzone oczy, jakby takie większe niż w rzeczywistości, ale to, że tak powiem, nic nie oznacza w tym przypadku. Porównajmy teraz układ włosów, pukli włosów, kształt kolczyka, też usta, nos, zbliżony jest, bardzo zbliżony w porównaniu z Prado. Prado są spore różnice, za chwilę pokażę. Tutaj proszę jeszcze zobaczyć między ryciną Louisa a portretem Mobro. Szczególnie na przykład włosy tutaj tak pięknie się zawijają, które i tego nie ma zupełnie w Prado. One są takie rozwichrzone. I teraz tak, ta rycina, co ciekawe, powstała na podstawie rysunku asystenta i ucznia właściwie Rubensa, Petera Klarsza Southmana. To jest właśnie jego rysunek, mało znany, który był według Rubensa, czyli on kopiował albo rysunek Rubensa, albo portret, jak pokażemy właśnie portret Mobro. Był wykonany przed 1644 rokiem i zaraz pokażemy. Aha, sprzedano go u Christie's w 2015 roku w Amsterdamie z prestiżowej kolekcji profesora Van Rechteren Alteny z Uniwersytetu w Amsterdamie. Bardzo znana postać. I teraz czytamy, co pisało o tym Christie's. Jest to studium w rewersie do ryciny Jacoba Louisa. Southman wykonał rysunek na podstawie obrazu Rubensa, który obecnie znajduje się w Muzeo del Prado w Madrycie. No i właśnie, tutaj się nie zgadzamy. Możemy wykazać, że rysunek powstał właśnie na podstawie portretu Mobro. 3 portrety Anny Austriaczki. Czyli tak, wizualne porównania, takie bardzo szczegółowe, już to oczywiście nie jestem w stanie tego pokazać, ale takie bardzo szczegółowe, wysokiej rozdzielczości zdjęć, wykazują analogiczne pukle włosów, kształt nosa i nozdrzy, w tym tej samej wielkości perły na szyi i bardziej podłużny kolczyk niż w Prado. Teraz zobaczymy
różnice. Tutaj na przykład mamy układ włosów. Po lewej od góry Mobro, później mamy rysunek Sautmana, kopiowany z Rubensa obrazu i na dole Prado. Jak widać, układ włosów jest inny. Prado. I jeszcze możemy zrobić porównania. A to już są porównania tylko z Mobro. Proszę zobaczyć, jak to idealnie prawie pasuje. Czy włosy, układ włosów, każdy właściwie gest powtarza się na rysunku Sautmana. Też możemy porównać oczy na przykład. Dużo bardziej graficzne są oczy na rysunku Sautmana i na obrazie Mobro. Tutaj są takie zamazane i nieostre w Prado na dole. Czy tak jakby pociągnięcia pędzla Rubensa są naśladowane przez jego ucznia Sautmana w rysunku. Przynajmniej tak to widzimy. Tutaj mamy też porównanie jeszcze nosa. Wszystko wskazuje właśnie na obraz z kolekcji Mobro, a szczególnie na przykład perły. Więc tu mamy perły. Widzimy znowu dłuższy naszyjnik, nie, przepraszam, krótszy naszyjnik. Tak, bo na obrazie Mobro jest krótszy naszyjnik pereł, jest mniej pereł i są większe. I tu mamy tą samą ilość pereł na tym rysunku Sautmana i też są większe. Że widać, że to było z tego robione. A tutaj mamy też porównanie kolczyku, więc bardziej taki podłużny kształt kolczyka. A wiadomo, że tam w Prado mamy bardzo taki okrągły ten kolczyk. O, tutaj na dole widzimy ten kolczyk w Prado. Bardzo się różni od tego kolczyka. No, w każdym razie to są szczegóły. Tak samo perły. Tu proszę spojrzeć, to jest Prado, perły w Prado. Po lewej stronie są coraz mniejsze, jakby w perspektywie, a tu nie. I tak samo nie jest właśnie w wersji Mobro. I mamy też mniejsze, liczniejsze perły. Ponad 20 w porównaniu do 18 na portrecie z Prado. Teraz mamy jeszcze jedno. Aha, no tak, to może podsumujemy. Możemy więc jasno stwierdzić, że rysunek Sautmana oraz Regina Louisa były oparte na portrecie Rubensa z dawnej kolekcji Mobro, a nie na portrecie z Prado. Jest to historyczny dowód na autentyczność tego niegdyś słynnego portretu w kolekcji Mobro, jako ważnego, historycznie też, ważnego dzieła Petera Paula Rubensa. Teraz jeszcze chciałam pokazać jedną kopię. Znaczy, ten obraz konkretnie znajduje się w Pasadenie, w Norton Simon Muzeum w Pasadenie. Mówimy o obrazie po prawej stronie. Jest to znowu Anna Austriaczka. Jest uznany za Rubensa. Jak pokażemy, właśnie proszę spojrzeć, ten portret po dokładnej analizie okazał się, że jest także wzorowany, jak chodzi o oczywiście samą głowę i twarz, jest wzorowany na naszym portrecie. Mamy takie niebieskie oczy, które właśnie nie są niebieskie w Prado. Oczywiście z różnicami stroju. Mamy niemal identycznie ujętą twarz, pokazaną pod tym samym kątem, dyskretny cień uśmiechu w niebieskich oczach, lustrzana pozycja siedzącej, biały kołnierz, biżuteria. Wszystko jest bardzo podobne, ale jest uproszczone. Tak jak to uczniowie, powiedzmy, w warsztacie uprościli to. Tutaj mamy jeszcze porównanie oczu. Na górze Mobro, po środku wersja warsztatowa z Pasadeny, na dole Prado. No widać, że nie jest to namalowane według obrazu z Prado. Ani kolor oczu nie... Przede wszystkim kolor oczu się nie zgadza. Jeszcze porównamy na przykład perły. I to samo jest znowu, że te perły są takiej samej wielkości w Pasadenie, tak samo jak Mobro, a tu w Prado one się zmniejszają. I kolczyk jest bardzo podobny. Kolczyk jest taki bardziej podłużny, masz też takie jakby nierówności, tak jak w obrazie Mobro, tak samo w Pasadenie, czego nie ma w Prado. Jeszcze sobie porównajmy połowę twarzy, to też jest ciekawe. I tu także widać te niebieskie oczy, te włosy też takie, które są tak jakby jak lok taki zakręcony w bok.
no i różnice z Prado. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ nikt jak gdyby dotąd tego nie zauważył. I ten portret Pasadena był i jest nadal wiązany z portretem Mobro, portretem Prado. Także jest to następna interesująca nowa sprawa. Mamy jeszcze jedną kopię, to już czwartą. Jest to obraz, który odnalazłam w Sotheby's w Nowym Jorku, sprzedany w 2016 roku przez naśladowcę Rubensa, portret królowej Anny Austriackiej. I znowu Sotheby's opisuje to w katalogu jako mający związek z obrazem w Prado. Ale znowu ma związek z obrazem z kolekcji Mobro. Proszę spojrzeć na porównanie. Bardzo to widać. Więc mamy znowu prostszy nos, większe nozdrza, niebiesko-szare oczy w kształcie migdałów, niemal identyczne loki i zbliżony wyraz twarzy. Porównywalny jest także bardziej podłużny kolczyk. Perły są tej samej wielkości, co na portrecie Mobro, w przeciwieństwie do Prado, gdzie zmniejszają się po lewej. Teraz jeszcze możemy porównać tą kopię z portretem Mobro. Oczywiście kopia no zawsze i w kolorze i jest, może się trochę różnić, ale jednak układ na przykład włosów tych pukli jest bardzo podobny do tego portretu, a nie do tego z Prado. No i te niebieskie oczy znowu. Tutaj możemy sobie jeszcze porównać oczy Mobro na górze, w środku kopia Sotheby's i twarz. Wyraz twarzy też jest podobny. Oczywiście jest to fragment, bo nie jest to cała postać. I teraz możemy porównać z Prado inny układ włosów. I to jest następny dowód na to, że ten obraz, nasz obraz, ten, który macie Państwo przyjemność oglądać tutaj w muzeum, jest chyba najważniejszym obrazem jednak, dlatego że owszem, nie jest najwcześniejszy, Prado jest wcześniejszy, ale jednak wszystkie zapisy te historyczne i kopie jakby odnoszą się do tego obrazu. Teraz jeszcze pokażę może kilka wizualnych porównań z innymi portretami Rubensa z lat 1622. Takimi naprawdę kluczowymi obrazami jak bardzo znany portret Zuzanny Furman z Londynu. Ten sam okres, 1622-25, National Gallery. Oczywiście inne podłoże, deska dębowa versus płótno. Ale mamy znowu, proszę spojrzeć na wykonanie oczu na przykład. Mamy znowu bardzo delikatna szkicowa faktura twarzy na obu portretach. Wykonanie oczu. Oczy są podobnie wykonane, szkicowe, obwiedzione różowymi cieniami. Gałki oczne są niebieskawe. Rzęsy, znowu właśnie ciemne od góry, jasne. Tego w ogóle właściwie w Prado to nie jest widoczne. Różowe na dole. Graficzne wykonanie brwi też takimi kreskami drobnymi. No i rzęs oczywiście. To jest bardzo typowe dla Rubensa. Właśnie nawet te rzęsy są tak malowane takimi krótkimi pociągnięciami ciemno-szarej farby. Właśnie no, absolutnie widoczne podobieństwa. I może jeszcze spójrzmy na nos i usta, bo to też jest ciekawe porównanie. Bardzo delikatne, subtelne, miękkie wykonanie nosa i ust. W tym różowe, te podobne różowe akcenty w kącikach ust. Ja też proszę zwrócić uwagę na jakość, że jakość jest porównywalna. I oczu, powiedzmy, i tu oczu, prawda? I ust, i nosa. Jest to po prostu wspaniała ręka malarza. Ciemnoczerwony podział między różowymi wargami, różowawe nozdrza. Włosy też, na przykład włosy też są bardzo ciekawe. Ten gest artysty widać tutaj. Tą samą pracę pędzla. To jest po lewej jest Mobro, po prawej jest to ten obraz właśnie z Londynu. Pokażmy jeszcze inny znany
portret, znowu w Londynie, z królewskiej kolekcji tym razem. Troszeczkę późniejszy, 1625-1630, co zresztą widać w technice wykonania, bo jest bardziej, powiedziałabym, swobodna. Znowu widzimy pewne podobieństwo w sposobie malowania, proszę spojrzeć. Kąt twarzy, ujęcie twarzy, rysy, szyja też tutaj nie widać szyi, zaraz zobaczymy. Szyja, perły, to za chwilę jeszcze pokażę. Tutaj jeszcze pokażę tą szyję, bo tutaj też jest takie małe wiązanie, tylko czerwone. Wiązanie tych perełek z tyłu, bardzo podobne. Nie ma perły w uszach, ale to wykonanie jest równie takie wdzięczne i czarujące, powiedziałabym. Właśnie najciekawsza rzecz to jest ręka. I może porównam w ten sposób tą rękę, bo ja tą rękę odwróciłam na komputerze. To jest, po prawej stronie jest ta ręka właśnie z królewskiej kolekcji. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje, jak ja odwracam tą rękę do pionu, że tak powiem. No i wtedy znowu widzimy jednak podobieństwo. A jeszcze lepsze podobieństwo zobaczymy w ten sposób, bo to jest z kolei prawa ręka królowej. I ręka odwrócona. No jednak widać to podobieństwo bardzo duże w technice wykonania i w sposobie malowania rąk, no bo malarze mają na ogół pewną jakąś manierę, prawda, że malują w jakiś sposób ręce, takie szczegóły jak na przykład ręce. To jest bardzo ciekawe, że to i nawet taka gradacja takich kolorów błękitów, żółci, róży w tej karnacji, tej ręki i tu jest podobna. Taka opalizujące kolory, także jest to bardzo piękne. I też jest ostatni takie porównanie z portretem damy. Ten obraz z kolei, to niedawno się sprzedał w Sotheby's w Londynie, w 2020 roku. Też jest datowany na 1625 rok, czyli ten sam okres. Proszę spojrzeć na twarze. Tak, w katalogu Sotheby's opisana jest portret damy w wytwornej czarnej sukni i pelerynie, olej na płótnie. Nieznany przez większą część XX wieku, kiedyś był, jest także wiązany z portretem z Prado, bo jednak jest podobieństwo w kompozycji, w draperii, w czarnej sukni, w kolczykach, oddaniu rysów twarzy i tak dalej. Ale jednak jest też bardzo podobne do portretu Mobro. Podobnie na przykład są namalowane oczy, mimo że są to dwie różne modelki. Trzeba też dodać, że ten portret był opisany w 1921 roku w katalogu Rysone Rudolfa Oldenburga, który właśnie zrobił cały ten katalog Rysone Rubensa, jako domniemana kopia. Czyli być może ten portret był również wzorowany na portrecie Anny Austriaczki. Przy zmianie oczywiście stroju, postaci, ale też mamy taką kotarę, mamy ten sam kąt, podobnie wykonaną twarz, podobny kolczyk, perły, oczy. Także jest tu znowu jak gdyby ten portret Mobro ciągle się przewija, on się ciągle odbija w tych obrazach przypisywanych Rubensowi, czy Rubensa, czy kopiach, czy to rysowanych jego, czy jego rysunkach. Także wydaje nam się, że jest bardzo dużo nowych rzeczy, które są absolutnie dotąd nieznane, niepublikowane, które właśnie jak gdyby zostały odkryte przez porównywania, bardzo szczegółowe zdjęć wysokiej rozdzielczości. I to mi się wydaje, że to jest kluczowe w tej chwili, bo żeby zrobić dobre porównanie między dwoma obrazami. Teraz może jeszcze powiem podsumowanie, tak? Więc tak, nasze podsumowanie, bo to już jest koniec naszych porównań. Jakie mamy wnioski? Więc jakość portretu, jak widzimy, z dawnej kolekcji Mobro, który był uważany za absolutne arcydzieło wtedy w Blenheim. Jest co najmniej równie wysoka jak portretu z Prado w zakresie twarzy i rąk,
co wykazały porównania zdjęć wysokiej rozdzielczości. Wykonanie twarzy jest wyjątkowo delikatne, wyrafinowane i subtelne, jak również porównywalne do najwyższego poziomu autografów Rubensa, takich jak portret Zuzanny Furmo, to tak zwany Le Chapeau de Paille z National Gallery, o który pokazywałam. Ta charakterystyczna lekkość, delikatność i niemal graficzne, jakby narysowane pędzlem, bo ta twarz jest jakby narysowana pędzlem, drawn with a brush, tak po angielsku to nazywano, jest bezpośrednio porównywalne właśnie z rysunkami Rubensa, z żywego modela, wykonanymi właśnie w tym okresie. A wiadomo, że Rubens jest najbardziej autentyczny w swoich rysunkach i że nie ma żadnej wątpliwości, jak chodzi o przypisanie tych rysunków Rubensowi. Są to jego ręką wykonane rysunki. No i mamy też podobnie namalowane ręce, bo ręce też myślano, że może ręce jeszcze namalował kto inny, może twarz Rubens, a ręce na przykład jeszcze ktoś inny, ale nie, te ręce są bardzo podobne do tego na portrecie damy z królewskiej kolekcji w Londynie, więc niewątpliwie dzielę Rubensa. No i jak wykazaliśmy oczywiście rysunek Southmana i Regina Louisa z epoki, czyli Southmana rysunek mógł być w latach 20., 30. wykonany. Rycina była przed 1650. Były wzorowane właśnie na naszym portrecie, a nie tym z Prado. Tak samo portret Anny Austriaczki z Pasadeny również powstał na bazie portretu Mowbray, jak chodzi o głowę modelki. I kopia sprzedana w Sotheby's również była oparta na portrecie Mowbray. Dlaczego dotąd tego nie zauważono? Wydaje mi się, że dlatego, że ten portret był dosyć mało znany. I on w pewnym momencie był przez 40 lat w Metropolitan Museum. Od 1935 do 1979, o ile pamiętam, wisiał w Metropolitan Museum, ale później był jak gdyby zapomniany, został sprzedany do prywatnych kolekcji i zniknął. No i później właściwie wszystkie ta współczesna literatura już po latach 70. nie opierała się na nim, bo właściwie nie był nigdzie nie reprodukowany i nie był znany. Wszyscy się opierali na portrecie z Prado. W każdym razie według nas wszystkie te dowody potwierdzają nie tylko jego autentyczność jako dzieło Rubensa, przynajmniej w twarzy i w wykonaniu rąk, ale jego historyczne znaczenie jako właśnie dzieła oryginalnego dzieła Rubensa, na którym były oparte inne portrety Anny Austriaczki. Jeszcze może powiemy parę słów, tutaj nie będzie dzisiaj nic o konserwacji, ale mamy, tak jak profesor powiedział, ogromne dossier na ten temat. I według badań technologicznych Instytutu KIK-IRPA w Brukseli, to jest Instytut Królewski, który zajmuje się najlepszymi po prostu obrazami ważnymi dla dziedzictwa narodowego Belgii, nic nie zaprzecza autentyczności portretu, gdyż zarówno wszystkie materiały, jak i technika wykonania są zgodne z metodami Rubensa i jego warsztatu. A do tego rozległe pentimenti, czyli autorskie zmiany w lewej dłoni, w biżuterii, znaczy tutaj w naszyjniku i w kolczykach, wskazują jednak na proces twórczy artysty i dowodzą, że nie była to kopia warsztatowa, gdyż artysta dokonał ważnych zmian, ale była to właśnie ta druga wersja, wykonana później, kilka lat później, ale częściowo oparta na wcześniejszym portrecie z Prado, który oczywiście też jest autentyczny, tylko wykonany wcześniej. Dziękuję. Zapraszam pod obraz królowy.